Dobry wieczór. Na początek jawna część Rady Gabinetowej i pojedynek na słowa wstępne. Wymiana zdań na linii prezydent-premier. Miało być o CPK, jak chciał prezydent i było. Nie miało być o inwigilacji Pegasusem, a pewnie ku zaskoczeniu prezydenta było. I to sporo. I z konkretami. W postaci dokumentów. Jakub Sobieniowski. Prezydent jest zadowolony z Rady Gabinetowej. Aż tak. Chcę poinformować, tak jak powiedziałem, z satysfakcją, że było to bardzo dobre, merytoryczne posiedzenie, za co dziękuję całej Radzie Ministrów na czele z panem premierem Tuskiem. To zaskakująco entuzjastyczna opinia o Radzie Gabinetowej, biorąc pod uwagę to, co Andrzej Duda usłyszał w sprawie Pegasusa. Zobowiązałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany, kompletem dokumentów, które niestety, mówię bez satysfakcji, potwierdzają w 100% zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny z Pegasusa. Bezpośrednio do tych słów prezydent się nie odniósł, ale dziękował premierowi za spotkanie i uważał je za merytoryczne. Chociaż Mariusz Kamiński, którego ułaskawił i o którym mówił tylko dobrze, nawet dzisiaj napisał w internecie o pegasusowych insynuacjach i manipulacjach Donalda Tuska. Według niego i napisał, że nie może się doczekać komisji w tej sprawie, ale prezydent powiedział wyraźnie, że jest zadowolony ze spotkania, a Donald Tusk dał mu także konkretne dokumenty w sprawie użycia Pegasusa. A lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa. Andrzej Duda po otrzymaniu dokumentów i wstępnej ustnej informacji o Pegasusie nie powiedział, że to nieprawda, że ma wątpliwości, a do tego Radio RMF poinformowało nawet, że wśród polityków inwigilowanych antyterrorystycznym programem miał być Mateusz Morawiecki. Wedle mojej wiedzy, ale ja żadnej dokładnej wiedzy w tej sprawie nie mam, z całą pewnością nie był podsłuchiwany pan premier Morawiecki. Jarosław Kaczyński zarzuca Donaldowi Tuskowi bycie kłamcą. Straszny kłamczuch. Ale w tej sprawie jego komentarz, ten komentarz jest kuriozalny, bo w jednym komunikacie powiedział, że w tej sprawie ma wiedzę, ale nie ma żadnej dokładnej wiedzy, ale z całą pewnością przesądził, że Mateusz Morawiecki nie był podsłuchiwany, chociaż nie ma żadnej dokładnej wiedzy. Nie dziwią mnie i nie zaskakują takie nieczyste zagrania. Były prezydencki minister i poseł PiSu mówił o nieczystym zagraniu Donalda Tuska, ale prezydent tego nie mówi. Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania. Cieszy go na pewno fakt, że rząd nie wstrzymuje prac nad wielkimi inwestycjami, w tym CPK, chociaż ma wielkie wątpliwości. Na centralny port komunikacyjny wydano do tej pory 2 700 000 000 zł. Nie popadajmy w taki populizm, żeby mówić, że wydano jakieś pieniądze. Wydano, bo musiały być wydane i zrobić inaczej się po prostu nie dało. Na program kolejowy wydano 500 000 000. Ale nie zbudowano nawet 1 kilometra torów. Donald Tusk nie powiedział nawet słowa o wstrzymaniu prac nad elektrownią atomową, ale mówił dużo i źle o tej minister w dwutygodniowym rządzie Mateusza Morawieckiego i jej decyzji w sprawie małych reaktorów, związanej także z Orlenem. Decyzja została podjęta mimo sprzeciwu służb specjalnych, nawet za poprzedniej władzy. Najprawdopodobniej pani minister została powołana do tego rządu włącznie po to, żeby wbrew ABW i CBA sfinalizować pewne decyzje. Jeżeli są podejrzenia popełnienia przestępstwa, jeżeli są nieprawidłowości, tak jak powiedziałem wcześniej, oczywistą sprawą dla mnie jest, że trzeba prowadzić działania śledcze. Prezydent jest zadowolony ze spotkania, chociaż nie wiadomo, czy planował rozmowę o opiniach Donalda Trumpa na temat NATO, a premier do nich nawiązał. Nie powiedział też słowa, jak będzie traktował ustawy tego rządu, czyli wyniki prac, o które także dzisiaj apelował. Jakub Sobieniowski, Fakty.